Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwajgierd, były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a od kilku lat dziennikarz. Dziś, drodzy Państwo, rozmawiamy o buncie Mariusza Kamińskiego przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu. Informowaliśmy parę dni temu Państwa, że tam się psuje. Że Mariusz Kamiński, notabene jak wytrzeźwiał, bo wiewiórki twierdzą, że nie pije, to po prostu rozejrzał się dookoła, zobaczył zgliszcza i zrozumiał, że Jarosław Kaczyński mógł mu rozwiązać problem ze skazaniem, bo najprawdopodobniej jutro usłyszymy informację, że Wąsik z Kamińskim są skazani i to będzie oznaczało wygaśnięcie ich mandatów, następnie ułaskawienie ich przez Andrzeja Dudę po raz drugi, albo i nie, jak twierdzi Tomek. No ja twierdzę, że jednak ich ułaskawi. Natomiast to będzie oznaczało całkiem nową rzeczywistość. Już nie tylko to dlatego, że ostatnia pensja, jaką dostaną, to będzie grudniowa i to nie cała, tylko za 20 dni grudnia. Którą dostanie Kamiński z Wąsikiem z Sejmu, ale przede wszystkim dlatego, że nie będą mieli immunitetu, nie będą mieli też poświadczeń bezpieczeństwa, bo te utracą natychmiast po prawomocnym skazaniu, a po restytucji ich ułaskawienia, po ich ułaskawieniu tego, no więc nie będą mieli też dostępu do informacji niejawnych. Co prawda w tej chwili to ten dostęp teoretycznie dla nich niewiele znaczył, ale ogólnie stają się takimi politykami trzeciej kategorii, ale przede wszystkim biorąc pod uwagę ich status dla PiS-u, status, który pozwala im zostać takimi sześćdziesiątkami. Na to, czyli takimi ludźmi, którzy nie kierowali grupą przestępczą, ale mają ogromną wiedzę na temat tego, jak się tutaj funkcjonowało. No typowaliśmy, że Wąsik będzie walczył o 60, ale ty, Tomku, twierdzisz, że ku mojemu zaskoczeniu, że taki, na takie układy z nową władzą może pójść Kamiński. Czego się dowiedziałeś o tym, o tej awanturze? Kamiński autentycznie się wściekł. Kamiński jasno zadeklarował, pokazując tą sprawę związaną z Obajtkiem, jak on to wszystko widzi, jak to wszystko funkcjonuje i dał wyraźny sygnał do Donalda Tuska, do ludzi Donalda Tuska, że on już ma tego dosyć. Tak jak to wszystko wygląda. Zresztą zobaczcie Państwo, że najpierw dał ten sygnał Kamiński i Kamiński powiedział o tym, że to są informacje ABW. A tak naprawdę to no niestety, Mariusz, muszę ci to zrobić, tak jak wiesz, te informacje to były dużo wcześniej i wiesz, że się chowali to pod dywan, bo te informacje to były informacje, między innymi w tej sprawie były robione okładki przez CBA. Do czego się Stróżny od razu sam przyznał, bo tutaj, jak wiecie Państwo, już teraz, kiedy wydawało mu się, że obroni to stanowisko, próbował obronić tego stanowiska, to mówi, że oni już dawniej, już w 2019 roku, mieli na tapecie tą sprawę z tymi reaktorami jądrowymi i że oni uważali, że to nie powstanie w ogóle, to nie ma szansy, żeby to w ogóle było. No teraz tylko jakoś dziwnie, zupełnie przypadkiem to pokazał, że tak to będzie wyglądało. No i jest tak, jak Janek mówi, przyznam się, że Kamiński zrozumiał, cieszę się, że tak naprawdę to, tak jak mówi, wszystko ciekło. Prawda, że my zgodnie z prawem osoby publiczne, no dziennikarze starają się dowiedzieć, co robią osoby publiczne i był bardzo niezadowolony, żeśmy te wszystkie szczegółowo rzeczy pokazali, między innymi z tą już teraz słynną wycieczką do Chełma i później dalej na granicę. No, tych gości, żeśmy pokazali, którzy przychodzili przez garaż do Mariusza Kamińskiego, no to na to się złożyło dużo, dużo rzeczy. I Kamiński zrozumiał, że tak naprawdę to wcześniej nie miał całego oglądu sytuacji. Ja się z tym nawet może i zgodzę, bo siłą rzeczy nie miał. No, siłą rzeczy nie miał, bo proszę, pił. Po Tomku, prostu.
Ale ja jestem przeciwny, żeby usprawiedliwiać. Wysoki sądzie, co prawda potrąciłem kogoś po pijaku, ale nie miałem całego oglądu sytuacji. To ja teraz Jak go spróbuję. wrzuciłem do rowu, to mu podłożyłem kurtkę, która mu spadła pod głowę. I zadzwoniłem tak na 112 i zgłosiłem, że tu ktoś leży w rowie, więc nie porzuciłem. Natomiast nie zbiegłem z miejsca. Nie, tak zupełnie serio, drodzy Państwo. Mariusz Kamiński no, poszedł przez daleką drogę. Teraz przypominają jego słowa sprzed 8 lat, że nikt nie będzie inwigilowany z powodów poglądów politycznych. To ja powiedziałem. Był? Nie. Nie, z powodu poglądów nie, z powodu ich uzewnętrzniania, tak. To jest, drodzy Państwo, poglądy można było mieć, ale trzeba je było zachować dla siebie. Prawda jest taka, że Kamiński patronował stworzeniu no naprawdę rzeczy haniebnej. No, za jego rządów CBA stało się po prostu ubecką firmą. To jest ta ubecka firma, to nie jest żart, drodzy Państwo. No, wjeżdżanie ludziom w prywatność Pegasusem. Następnie tolerowanie przecieków do mediów z tegoż Pegasusa. I on, to, drodzy Państwo, nie było tajne. O tym, że oni robią. Wziął doradców ubeckich, którzy na naszym kierunku też doradzali. Po prostu. Jeden do jednego. Ale to są oczy doradców z oświadczeniem. Natomiast powiem szczerze, całe szczęście oni ich nie słuchali za często, bo byliby w lepszej sytuacji. Oni stworzyli, budowali, Mariusz Kamiński budował aparat państwa. Cały czas mówię, jego koncepcja, bo koncepcja, którą mu wmówiono, lansowana, że J. Edgar Hoover, legendarny założyciel i szef CBA, FBI amerykańskiego, on lubił porównywać się do tego Hoovera, zdaniem Wiewiórek, dlatego że on był twórcą CBA, Hoover był jednym z twórców FBI. Hoover przeżył na swoim stanowisku blisko pół wieku. Umarł jako dyrektor FBI, ale dosyć sędziwym, emerytalnym wieku. Nikt go nie mógł odwołać, ponieważ na każdego urzędującego prezydenta, jak się chłop już dochrapał, to on już miał teczki. To jest facet, który za nic miał przepisy o zakazie inwigilacji bezprawnej. Zakładał podsłuchy komu chciał, przeglądał podsłuchy komu chciał, uważał się za bezpiecznik demokracji w myśl zasady pod hasłem często powtarzanym przez Korwin-Mikke: demokracja demokracją, ale ktoś tym musi rządzić, ktoś tego musi pilnować. I taki status nieformalny nadał sobie Mariusz Kamiński. Więc w tym momencie on po prostu uważał, że ponieważ że opozycja jest antypolska, jest prorosyjska, proniemiecka, no i generalnie zdradziła Polskę, to on w interesie Polski musi po prostu tych ludzi inwigilować. Przecież, drodzy Państwo, najbardziej szokujący będzie zakres tych akcji inwigilacyjnych, czyli to, w jaki sposób za jego rządów byli traktowani to być Państwo, tak jak ja, mnie na przykład mówię, mnie zszokowała informacja o notatkach, w których się pojawiają Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w których się pojawiają moje dzieci, gdzie kolesie mi mówią, że całkiem na poważnie zbiera się informacje, profiluje się dzieci, żeby zaproponować rozwiązanie w postaci zakolegowania się przez dzieci, że dzieci przyprowadzą do dzieci rówieśników do domu mojego, tak, tu, w którym mieszkam, i w ten sposób rodzice będą przychodzić, rodzice są związani ze służbami, i w ten sposób wejdzie się. To, że takie rzeczy są w ogóle były za rządów PiS rozważane, do tego nie To doszło. krok tylko od techniki założenia dzieciom, żeby dzieci podsłuchiwały dzieci. No, Na naprawdę, to przykład. krok tylko. Nie, bo nie, to jest to, czy to co takie rzeczy. No, używanie rzecznika praw dziecka, który był rzeźnika byłego Mikołaja Pawlaka, który tam po prostu funkcjonował jako też narzędzie nacisku i represji. No, chociażby w głośnej sprawie pani Filiks, gdzie był wykorzystywany do tego, żeby ją atakować. To też jest taka sprawa, o której pani posłanka nie mówi, uszanujmy to, bo to jest Tak. jej. Natomiast my wiemy, że tak było. Przypomnijmy, że Pawlak się podpisał pod Pegasusem.
Tak, a to jest też w ogóle, on będąc urzędnikiem Ministerstwa Sprawiedliwości i czekając na swój przydział Rzecznika Praw Dziecka, został delegowany do podpisania się pod Pegasusem. No, wiecie Państwo, tam nie brali takich zwykłych urzędników do podpisywania się pod Pegasusem, nie brali. Wiecie Państwo, to jest tak, że jak się szanuje, ja kiedyś jak wszedłem do TVP i zobaczyłem, w jaki sposób są faktury wystawiane na agencję informacji. Ja byłem jeszcze na samym początku kierownikiem wiadomości, gdzie ja nie byłem w stanie stwierdzić wykonania jakiejkolwiek faktury. Że po prostu zostałem zasypany fakturami i twierdzono mi, że to są faktury do moich programów informacyjnych, ja je muszę pokwitować. Ja powiedziałem, panowie, won mi z tym, ja po prostu tego żadnego z tych rzeczy nie podpiszę. Ja nie wiem, jak chcecie to rozliczać. Ja nie wiem, kto to zamawiał. Niech podpisuje ten, kto zamawiał, bo ja tego nie zamawiałem. Nie wiem, co to jest. Nie wiem, czy i gdzie zostało to wyemitowane, więc ja tego podpisywać nie będę. Bo ja sobie szanuję własny podpis. I potem pierwszą rzeczą, którą zrobiłem, to napisałem im procedury zakupowe dla agencji informacji, która zamawiała w swoich ośrodkach materiały filmowe. I wiecie Państwo, zdarzył się cud. To oni wydawali między 5 a 6 milionów miesięcznie na materiały filmowe. Jak napisałem im regulamin zakupowy, to spadło do przedziału 800 tysięcy miesięcznie do 1 200 000, czyli kilka milionów miesięcznie. W związku z tym ja złożyłem wniosek na zarząd TVP o audyt jednostki, a następnie odchodząc wysłałem doniesienie do prokuratury i doniesienie do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z uwagi na gigantyczną skalę strat, bo co się okazywało, te pieniądze były, te materiały były filmowe robione w jakichś po prostu ośrodkach. Tam trzy były ukochane ośrodki, gdzie po prostu założono na przykład w jednym mieście założono cztery firmy pod jednym adresem, czyli one się tylko różniły KRS-ami. To wszystkie miały te same dane adresowe, te same nawet siedziba, miejsce, pokój. Prawdopodobnie taniej było na adresy wynajmować w ten sposób. Czyli to była po prostu zabawa fakturami. W ten sposób te pieniądze z TVP się prywatyzowały. Jak wtedy mnie odbił nam TVP zarząd pisowski, to pierwsze, co zrobił, to wycofał, napisał pismo do prokuratury, że się nie czuje poszkodowany, bo Piński co prawda zracjonalizował wydatki, ale obniżył jakość programów informacyjnych przez tą racjonalizację. No i oczywiście, gdyby ktoś, to normalny prokurator to robił, to by zadał pytanie, a jaka była oglądalność w tym czasie? A u mnie po tym rzekomym obniżeniu jakości oglądalność poszła kilkanaście punktów procentowych do góry. Więc nie spinało się. To są takie tylko, żeby pokazać Państwu, jak te rzeczy funkcjonują. Tu jest jedna niezwykle ważna sprawa, bo to jest zmiana statusu Kaczyńskiego de facto. Bo zobaczcie Państwo, w tej Radzie Programowej PiS Kamiński oficjalnie przeciwstawił się Kaczyńskiemu. Chodziło tutaj o pretekst, o republikanów i między innymi o Mejzę, to, że oni go przyjmują do PiSu, ale Kamiński, który się przeciwstawia Kaczyńskiemu, to jest jasne. Czyli zobaczcie Państwo dalej, konstrukcja. No, tak jak w grupach przestępczych jest wskazane, kto jest szefem. Kaczyński jest ewidentnie szefem grupy przestępczej i szef nie może korzystać z żadnych tutaj dobrodziejstw artykułu 60 na przykład, czy innego artykułu, a ci, którzy nie byli szefami, mogą. I tutaj pomijam już, czy Kamiński pójdzie na 60, czy nie pójdzie, bo to jest już w jego przypadku najmniej istotne, ale wytwarza tę nić porozumienia z nową władzą, która będzie chciała go słuchać. I teraz jest niezwykle istotne, jak Kamiński zachowa się na komisjach śledczych, bo nagle może okazać się, że te wszystkie próby ukrywania dokumentów, próby ukrywania sprawy Pegasusa, i innych rzeczy. I całe te wszystkie tematy związane z przestępstwami Kaczyńskiego, no bo to trzeba jasno powiedzieć, Kamiński wywali. No wtedy niewątpliwie sobie otworzy drogę do tego, żeby potraktować go łagodnie. To już naturalne, tak jest, Szanowni Państwo, to jest. W większości tych cywilizowanych wymiarów sprawiedliwości byli tacy ludzie, którzy no, dzięki temu uzyskiwali, nie wiem, wolność, uzyskiwali skrócenie kar. To jest naturalne i Kamiński rozumie to.
Poza tym Kamiński raczej działa z pobudek takich, że jest rozczarowany, a nie z pobudek takich, że on już teraz chce coś zyskać. On uważa, że nie może być tak, że on jedyny będzie kozłem ofiarnym. I mnie się tak wydaje, że on tak robi. Jest naprawdę uważa, że mogło być inaczej i jest rozczarowany, że jego koncepcji ktoś nie wdrażał. No wtedy nie miałeś koncepcji, bo byłeś bez formy. Tak. Ja pamiętam, jak Kamiński był traktowany przez funkcjonariuszy. Zawsze opowiadali mi, i to było takie ważne, jak patrzyli, że na ten jego alkohol, że na przykład opowiadali takiej scenie, że Kamiński rano potrafił przychodzić i był bez formy jeszcze wtedy, kiedy dowodził CBA. I pamiętali, śmieli się, jak Kamiński gonił po korytarzu panią sprzątaczkę i wyrywał jej worek, żeby ona go nie dźwigała, bo on sam chciał zanieść i osobiście ten worek pomóc. I to on takimi gestami wytwarzał do siebie takie pozytywne uczucia. I może rzeczywiście gdzieś tam w nim coś tam jeszcze zostało, że zrozumiał, że tak tutaj no, nie, to nie tak miało być. Na pewno jego zmiana podejścia może się bardzo przysłużyć wymiarowi sprawiedliwości. To ewidentnie. No, jeżeli Kamiński zacznie mówić, jak grupa pisowska działała, to już tam dalej będzie zaorane. Ja nie wiem, Nie, no postąpią prawda jest władze. taka, tylko że wiecie państwo, no musiałby zabić legendę, bo pytanie jest, do czego on się przyzna, co wiedział, czego Tak. nie wiedział. Jeszcze raz, wiedział o bezprawnych działaniach, bo myśmy na przykład od, ile to było, drodzy państwo, no jakieś 2 lata z Tomkiem, od jego wyjścia z aresztu, informowaliśmy jego również publicznie, na przykład o bezprawnych działaniach przeciwko nam. No już same na przykład te kilka operacji specjalnych, które było robionych przez CBA, to wywoływało tylko jedną reakcję polegającą na wdrażaniu jakichś procedur, które nazwijmy umownym polowaniem na wiewiórki. Rano wniosek do sądu, po południu byśmy ogłaszali, to mieli problem i czy operacja, i był kłopot. Nie, znaczy to wiecie państwo, to są takie rzeczy, że doszło do momentu, w którym ludzie, którzy pracowali dla służb, nie chcieli uczestniczyć w czymś takim, no bo wiecie państwo, nagle przecież on też widzi w systemie, jak on coś wpisuje, to widzi w systemie nagle, że delikwent ma już 2 operacje specjalne, a im ukażą robić trzecią. No i to widzi KW się. Mu się zbuntowało, powiedział, że nie będzie tego robić. No, tak, napisał gdzieś tam jest wpis SKW, który sugeruje odmowę, bo to nie wiemy, no to jest taki wpis, po prostu paragraf, który sugeruje odmowę wykonania polecenia z uwagi na po prostu na brak, na złamanie. Niezgodność z prawem. Tak, niezgodność z prawem. Jest to też taki ciekawy wpis, bo wiecie państwo, to nie jest tak, że my mamy jakiś tego, tylko po prostu ludzie, którzy mieli dostęp do wpisów, nam przekazywali informacje, co jest we wpisach, kto jest napisany, albo kto jest, która jednostka robi. Stąd na przykład wiedziałem o tym, że prokuratura po prostu w Warszawie prowadzi postępowanie w sprawie, uwaga, zaniżania przeze mnie dochodów na szkodę wierzycieli, tylko drobna zabawa, że ja nie mam wierzycieli. No to wiecie, powołują biegłych, którzy mają analizować moje wydatki, moje dochody, żeby coś znaleźć w sytuacji, w której podstawa działania, całość już zrobienia tego, ten, kto wydał ten postanowienie o powołaniu biegłych, to wszystko, wszyscy ci ludzie popełnili przestępstwo. Bo nie ma w ogóle. No, jak się nakręca film, to możesz nakręcić, jak ginie główny bohater, później nakręcić, jak się rodzi. No wiesz, wszystko to się robi film taki, a miało się skończyć, tak jak się miał skończyć. Bo to tak było, wiesz. Nie, prawda jest taka, że panowie uważali, że nigdy nie stracą władzy. Przekonywali wszystkich dookoła, że będą rządzić do końca świata i o jeden dzień dłużej. Albo jak to mówił Wąsik, przynajmniej 4 kadencje. To były słowa Wąsika, że to są przynajmniej 4 kadencje. Że przez te 4 kadencje, to jest 16 lat, po prostu uda się wykształcić całe pokolenie nowych ludzi, którzy w ogóle będą tacy, którzy w ogóle nie pamiętają czasów przed PiS-em i są już dorośli. Będą sędziowie, którzy już odeszli na emerytury w czasach PiS-u, już zdążyli zrobić karierę, je zakończyć. To będą po prostu, to miały być złote czasy. PiS tak naprawdę łamał ludziom kręgosłupy. Powiem szczerze, no ty jesteś fachowcem, więc nie chcę polemizować, ale po prostu mi się wydawało zawsze, że Kamiński to jest jeden z tych, którzy będą twardo stali na straży, na takim tym, że
do niczego się nie przyznaję, działałem dla dobra No się Rzeczpospolitej. zwyczaj, jak wytrzeźwiał, to się zwyczajnie wściekł, bo widział, ile rzeczy było robione nieprofesjonalnie i jemu kłamali ordynarnie w niektórych tematach, bo to była banda dyletantów. No. I to tak to wyglądało. I jedno, co muszę powiedzieć, ja nie bronię Kamińskiego. Kamiński się nie dorobił kasy, a reszta zrobiła olbrzymie pieniądze i on to widzi. Bo Kamiński tak normalnie funkcjonował, załatwił robotę dla syna, robił tam jakieś inne rzeczy, ale sam jego status majątkowy na pewno się aż tak nie zmienił, jak statusy majątkowe podległych mu ludzi. I to jest niezwykle ważne. On to widzi nie dlatego, że sam, że nie kradł, ale patrzy, jak to wszystko poszło. Rzeczywiście, bo oni, w szczególności właśnie Kamiński miał tą brudną robotę, podpierał jakąś ideologią, że oni robią to w dobrej sprawie. Okazało się, że ta ideologia po prostu zbankrutowała, nie ma tej ideologii. I wiesz, no, Jest też tak mi tak. się wydaje. To jest też tak, bo przed wejściem na antenę rozmawialiśmy na ten temat i Tomek mi opowiedział, że do niego dotarło, że wszyscy się dorobili, a on nie. To znaczy, że wszyscy mają jakieś gigantyczne pieniądze, poustawiali rodziny. On ustawił co prawda syna, który przepracował parę lat no, na pensji. No, gigantycznej, bo gigantycznej, ale 50 tysięcy razy 12 to jest 600 tysięcy. Gdzie to się ma do takiej pensyjki jak Jarosław Olechowski, co w 30 miesięcy zarobił 5 milionów 100 tysięcy złotych w Agencji Informacji, drodzy Państwo. To jest zabawna rzecz, że Jarosław Olechowski wyrasta na jakiegoś tuza. Jak ty mówisz o 60-kach, ja jestem przekonany, że to jest po prostu. Ja go znam, nie jest to jakaś bliska znajomość. Gadaliśmy kilka razy w życiu, kiedy był moim podwładnym w Agencji Informacji i był taki strasznie chętny, usłużny, żeby zrealizować jakiś temat, który kierownictwo chce. Jak mi ktoś kiedyś mówił, czy my zmuszamy dziennikarzy, żeby robili materiały, to ja zawsze mówiłem, że absolutnie nie, że tutaj jest wystarczająco dużo tych, którzy chcą zrobić polityczne materiały, takie jakie chce kierownictwo. Bo jakby panowie i państwo, przypominam, że ja o sobie zawsze mówiłem, że kiedy byłem szefem informacji w TVP, to byłem komisarzem politycznym. I prawda jest taka, że ktokolwiek tam się pojawi teraz, też będzie komisarzem politycznym. Będzie mógł robić rzetelne materiały, ale będzie tam zadania polityków. Będzie musiał pamiętać o tym. Wiecie państwo, ja po prostu wiem, jak wrażliwi są politycy, te media telewizyjne. Tam, drodzy państwo, jakbyście życzyli nam, żebyśmy my gdzieś tam poszli. Nie, drodzy państwo, ja już tam byłem, ja już to sprawdziłem, ja się nie chcę tego dotykać. To jest, wiecie państwo, to jest ciężka charuwa i na końcu jeszcze obdzwania do ciebie tabun ludzi niezadowolonych z tego produktu. Każdy się czuje właścicielem, a teraz ci to będą mieli jeszcze bardziej przerypane, bo są trzy partie koalicyjne rządzące, więc będzie trzech, którzy się będą czuli poszkodowani, że zieloni będą mówili, że czerwoni dostali więcej. Czerwoni będą mówili, że zieloni dostali więcej, a ci będą mówili, że mają więcej głosów, to mają prawo być więcej. Potem jeszcze będą dzwonili ci z koalicji, którzy mówili, że dobrze, parytety się zgadzają, ale tego. I wiecie państwo, i na samym końcu jest problem, więc ja w zawsze... miarę możliwości pomożemy, żeby Nie, tutaj my raf jesteśmy... koralowych nie było i żeby można było Nie, przeprzeć my przede chcemy... wszystkim. Ja jestem, szanowni państwo, ja uważam, że powinni... Ja raz zrobiłem materiał, że mi się nie podoba pan Sygut. Ja nic do pana Syguta nie mam. Jeżeli go znamy, to raczej się z widzenia. Ale chodzi po prostu o coś takiego, że za jego rządów PiS wyrósł w TVP na siłę, która wygrała wybory. No ja powiem państwu w ten sposób. Dla mnie to jest niestety przesłanka dyskwalifikująca, bo to oznacza, że agencja informacyjna nie wypełniła swojej roli, bo rolą agencji informacyjnej w państwie demokratycznym jest przestrzegać społeczeństwo przed siłami, które chcą obalić demokrację. Koniec, kropka. To musi być żelazna miotła. Zobaczcie, A nie... wrócił Tusk i to ruszyło z kopyta, to rusza wszystko. Są ludzie, którzy gwarantują. Są ludzie, którzy gwarantują, powiem szczerze, gdyby to nie była plotka, to myślę, że Jarosław Kurski by dopilnował u siebie tego, żeby linia była mu taka, żeby telewizja nie dopuszczała symetryzmu i dyskusji na temat I tego. o ile widzę, i Jarek Kurski nie jest odwetowcem, Jarek patrzy pragmatycznie, tak mi To się wydaje. w ogóle, no i banu, przecież zarzucano mu forsowanie grubej kreski. I to jest niezwykle ważne. Także
Cieszę się, że te zmiany tak szybko następują. W szczególności naprawdę widzimy przerażenie z tego tempa. No z tego, co ty mówisz, Janku, o tych 60-kach, to za chwilę się okaże, że trzeba zmienić nazwę PiS na partię 60-tek po prostu. I Jarosław jedyny, który jej nie dostanie. No, tak wiesz. Wiecie państwo, zaczyna się to robić śmieszne przy tych ostatnich deklaracjach o tych, jak oni będą walczyć do ostatniej kropli krwi, jak oni będą trzymali te bastiony, jak tutaj tłumy pójdą w obronie. Tak właśnie rządzili Polską. Takie państwo zbudowali. Takie. Ale będziemy mieli wszyscy już niedługo satysfakcję. To już wszystko widać. Codziennie patrzymy, są te kolejne rzeczy, które tutaj są wykonywane. Mieliśmy ogólne informacje na przykład dotyczące całej tej awantury z Glapińskim. Tutaj dopiero teraz dowiedzieliśmy się o szczegółach, że okazuje się, że tam jakieś zalanie gabinetu pana ministra Muchy, jakieś... Pana członka zarządu obecnie, byłego pana ministra. Członka zarządu, jakieś osobiste rzeczy poginęły, policja... Ale, drodzy państwo, to jest... Szanowni państwo, no ja tylko rozmawiałem, mówiono mi, że wezwał policję w związku z tym, że była zmiana gabinetu. Tak. Ale że takie rzeczy, to też jeszcze nie wiedziałem, że to aż tak ciekawie wygląda. To jest żenujące, szanowni państwo. To jest żenujące, gdy wydajemy się dotyczące szczegółów, jak oni robią, o co oni się kłócą. No. I ci ludzie mają tak wielką odpowiedzialność za nasze życie. To jest pomyłka. Jest po prostu wielka pomyłka. Teraz jeszcze kolejne głosy. Przeczytałem pani Ogórek, jakoś bardzo płacze, że ją już na pewno jakiś scenariusz zwolnienia z telewizji. Nie wiem, to ona jeszcze się łudziła, że jej nie zwolnią. Przepraszam, oczywiście, że zostanie zwolniona z telewizji. Szanowni państwo, gdyby ktoś nie chciał zwolnić z telewizji, to ja bym robił programy z Tomkiem codziennie pod hasłem Ogórek wciąż w telewizji. No litości. Tak. Baba, która zrobiła się po prostu twarzą obrzydliwej propagandy, która zmieniła swoje poglądy o 180 stopni, chociażby na sprawę chociażby aborcji, czyli po prostu poszła dokładnie na zasadzie, że jest po prostu takim megafonem do wynajęcia, że może głosić dowolne poglądy. Ja myślę, że gdyby... To też byłby ciekawy eksperyment socjologiczny. Ja myślę, że gdyby jej dano na przykład 2-letni kontrakt, ja myślę, że ona mogłaby zmienić bardzo płynnie narrację, byleby tylko jej kasę zostawili. Jestem prawie... Siedziała wczoraj, wyśmiewała się z Janeckim w tym programie, który stworzyli po szkle kontaktowym, na wzór szkła kontaktowego i najbardziej mnie rozbawiła ta argumentacja, żeby wyśmiewała się z marszałka Hołowni, i wskazując, że oni z Janeckim mają tak dużo fakultetów, a Hołownia to w zasadzie nie ma żadnych fakultetów. I szczególnie Janecki, który tak, któremu się tworzą fakultety, których nie ma. Nie, tylko Janecki, szanowni państwo, to jest mój były szef. Fantastyczny redaktor, jeżeli chodzi o zdolności manualne. Problem polegał na tym, że Staszek, nigdy nie było wiadomo, czy to, co ci dopisał, to jest prawdą. Niestety w dużej części wypadków te jego fantastyczne historie, świetne ozdobniki, świetne cytaty były po prostu wzięte z czterech liter. On po prostu, no takie proste były żarciki, które potem się po redakcji wprost niosły, co to jest krokodyl, to jest jaszczurka po adiustacji Staszka. I wiecie państwo, ja pamiętam, jakiś tekst napisałem o roszczeniach Skarbu Państwa, który to był 2001 rok. Byłem z niego jakoś tam strasznie zadowolony, bo znalazłem jakichś tam ludzi, którzy zostali oszukani. I nagle patrzę, tam jakaś cyfra, po prostu liczby, jakichś odszkodowań, jakieś po prostu gigantyczne kwoty. No ja się pytam potem, wiecie państwo, młody dziennikarz, który pana Boga za nogi chwycił, jest w takiej wielkiej redakcji bardzo prestiżowej, drugi tygodnik co do wielkości w Polsce, bo wprost miał niższą sprzedaż egzemplarzową, ale ta niższa sprzedaż wtedy to była 200 kilkadziesiąt tysięcy. Polityka miała trochę większą sprzedaż egzemplarzową, ale miała mniejszą poczytność. Nie było innych tygodników, wtedy jeszcze nie było nawet w 2000... Opiniotwórczy, wiesz, taki tak, opiniotwórczy. Newsweek się pojawił dopiero we wrześniu 2001 roku. Ja pamiętam to te właśnie takie moje zdziwienie, jak tam mi półgębkiem sekretariat mówi, że no trzeba to usunąć,
No bo Staszek ci bzdury podopisywał, ale jak to usunąć? Przecież to przestępstwo zmieniać tekst po redaktorze naczelnym. Chłopie, chcę, żeby twoje nazwisko widniało po prostu podpisane pod bzdurami, które Stachu dopisuje po prostu spod palca. No weź to się uspokój. I patrzyłem potem na starszego kolegę, który po prostu... Nie wiem, czy on teraz pracuje, więc powiem, pozdrawiam Jacku, jak oglądasz. Więc Jacek, który tam właśnie tego wtajemniczał mnie w meandry po prostu funkcjonowania redakcji Wprost, która wyglądała po prostu jak klasyczna partia komunistyczna, czyli bo tam zresztą zarządzana przez wybitnych działaczy PZPR jak Marek Król i Piotr Gabriel. To stali na czele, to wybitni, wybitni działacze Polskiej Ostatni Związku. członek biura politycznego. Tak, ale to Marek Król, a Piotr Gabriel był laureatem w wojsku, był laureatem konkursu wiedza od PZPR. To mnie ujęło w tej jego teczce żołnierza, tego oficera politycznego PZPR-u. A to wszystko, drodzy Państwo, podlane sosem kapitalistycznym. Więc jak mówimy o Janeckim śmiejącym się, no więc Janecki w tym momencie opowiadał, ja jako fizyk, doktor fizyki kwantowej. No i w pewnym momencie, ponieważ Staszek Janecki mnie delikatnie mówiąc zdenerwował, to zaproponowałem wtedy, Grzegorz Jakubowski pracował na temat Tomka Lisa, więc zaproponowałem mu, żeby napisał taki tekst właśnie o Janeckim, jego wykształceniu. I muszę powiedzieć, że się zdziwiłem, bo wyszło, że Janecki jakiś dyplom ma, bo ja obstawiałem, że on nie ma żadnego. No bo jak, szanowni państwo, skoro możecie być absolwentem dowolnej uczelni, mieć dowolny tytuł, to po co ją w ogóle kończyć? No po co taki ma? Sensu jest coś. Przecież to strata czasu. No, przecież pyk i masz kolejny. Okazało się, że skończył historię tam, bo nie, tam sztuki jakąś na Uniwersytecie w Toruniu i to był jedyny jego dyplom. Oczywiście żadnej fizyki nigdy nie miał, nie miał nic wspólnego. Potem coś jeszcze próbował rzeźbić, że gdzieś w Ameryce, ale nie potrafił powiedzieć po prostu gdzie, co, jak, po co, dlaczego. I powiem Państwu, że fakt, iż gdyby nie to, że ten tekst się ukazał w 2013 roku o Staszku Janeckim, potem był sklonowany wielokrotnie, no bo potem rozwijali ludzie, dopisywali, ale ten pierwszy pierwowzór się pojawił. To mu trochę złamało karierę, bo właśnie ja chciałem o tym faszyści się mówić. odsunął. Tak, bo on podobno dostępował zaszczytów bycia zapraszanym przez Jarosława Kaczyńskiego na pogawędki tete-a-tete przy mapach sam na sam. Podobno niewielu tak miało. Ja nawet mogę zrozumieć tego Kaczyńskiego, ponieważ Staszek jest po prostu erudytą. Ja co prawda... Nie, jest niewysokiego wzrostu. Ja. A to swoją drogą. To swoją drogą. Tak. Staszek jest wyraźnie niższy od Jarosława Kaczyńskiego. Tylko, że taki Staszek... plus, wielki plus. Wielki plus. Ale oprócz tego Staszek ma dużą dozę takiego poczucia humoru autentycznego. Ja nie wiem, jak on teraz, bo teraz on się zachowuje skandalicznie na tych wizjach, ale ja na przykład nie wiem, czy on nie schodząc z tej anteny nie przychodzi i się nie śmieje z siebie. Bo ja zapamiętałem sobie taką scenę, przy której był tam właśnie, bo też taki członek wtedy, takim zapamiętałem, że był tam Antoni Dudek z redakcji Wprost, który wtedy był też, właśnie pracował w tym wydziale Historia Wprostu. Był jeszcze Duży Tygodnik, 2006 rok. Jest taka scenka, gdzie wychodzi, patrzymy w redakcji, jak wychodzi Jarosław Kaczyński, odbiera tekę premiera od brata, to jest lipiec 2006 roku. No i tam wszyscy przypominają te słynne słowa, że nie zostanę premierem, jeżeli mój brat zostanie prezydentem. No i Staszek Janecki patrzy na tą scenę i odpowiada po prostu z marmurowym fejsem, małym ludziom nie można ufać. Ale wiesz, no świetne było to, co zrobił do Grzegorza Jakubowskiego, Tak. po prostu zadzwonił i powiedział, panie redaktorze, niech pan mnie nie niszczy, ja się jeszcze przydam, tak? Tak. Proszę, panie Grzegorzu, proszę mnie oszczędzić, ja się jeszcze przydam. Tak brzmi. Nagranie zdaje się też, jak to widzicie na stronie, można posłuchać. I to jest taki prognostyk, szanowni państwo, właśnie odnośnie tych 60-tych, jak oni będą działali, jak oni będą robili. Z tym, że jak mówimy tutaj o Kamińskim, ten to ma wiedzę. Rzeczywiście, jak on sobie to wszystko przypomni, tutaj rzeczywiście. Mariusz, Mariusz, trzymamy kciuki. Dobra, trzymamy kciuki. Powiedz prawdę. To jest niezwykle ważne.
Szanowni Państwo, a jeszcze, przepraszam, jeszcze tutaj historia bez Do cenzury. Janka na bieżąco docierają po prostu różne informacje, ale dlatego Nie, jego jest mnóstwo. do ciebie, Tomku, też. Szanowni Państwo, To prawda. historia bez cenzury, finansista zemsta syna Napoleona, Aleksander Walewski, odpłacił Rosji za ojca. To jest jeden materiał, temat okładkowy. Jest też dużo oczywiście dobrych tekstów. Polecę teraz tekst z Niewybitych, Kres naszych kresów, o tym, że 30 lipca 1941 roku zawarto układ Sikorski-Majski w Londynie, który tak naprawdę oznaczał rezygnację ze wschodnich ziem Rzeczypospolitej. No, drodzy Państwo, pytanie, czy Polska w ogóle była w stanie wtedy coś jeszcze osiągnąć, ale wtedy tak naprawdę Rosja jeszcze wtedy miała gigantyczny problem. W lipcu 1941 roku Stalin był gotów zgodzić się na oddanie Ukrainy, Białorusi, tych wschodnich polskich, tych, byleby tylko dostać pokój, byleby tylko zatrzymać niemieckie armie. Jest też pruski patent na bogactwo, jak zamożność Niemiec powstała dzięki olbrzymiej kontrybucji 5 miliardom franków w złocie, którą zapłacili Francuzi po przegranej w 1871 roku, po przegranej wojnie, zapłacili Prusakom. Była to straszne zarzewie i zarzewie późniejszych reparacji wojennych, które zażądali od Niemiec Francuzi po I wojnie światowej i po II, ponieważ to siedziała w nich ta zemsta za te 5 miliardów tego. To była gigantyczna kontrybucja. To było takie KPO, na którym się zbudowało, KPO Bismarcka, na którym się zbudowało Cesarstwo Niemieckie. Tomku, tam jeszcze. Wąsik ma bardzo duży problem. Ty wiesz, Wąsik, masz Jutro ma problem duży taki? problem. No jutro ma. Janku, tak, ale wiesz, dlaczego to jest związane z tym problemem? Ma problem taki, że pan minister Sikorski no, mocno się wziął za te wszystkie sprawy związane z MSZ-em i z placówkami dyplomatycznymi. Wiesz, Wąsik, ty wiesz, że po pierwsze wykosić Janki, no to na pewno tych twoich wykosi, czyli tych oficerów na etatach niejawnych, którzy już tam być nie powinni być w MSZ-cie, ale jest jeszcze jedno. U ciebie jest mnóstwo ludzi, którzy funkcjonują i no to się mówi, że to są ludzie, którzy trzymali wasze pieniądze, wasze biznesy, ale między innymi mieli takie świetne wejście do ambasad, do placówek dyplomatycznych i to się skończy. Nie będzie tak, że taki pan, który tam gdzieś przebywa w Panamie albo jeszcze w innym miejscu, chwali się, pokazuje, że bywa na przyjęciach dyplomatycznych, wchodzi z marszu do ambasad, inni ambasadorowie na niego patrzą, czy inne placówki, że to jest człowiek jakiś taki zaufany. Koniec, tego nie będzie. A dla ciebie to problem, prawda? To jest kłopot, bo wy żeście tą kasę poukrywali w różnych miejscach. I nie będzie już możliwości, żeby się wspomóc naszymi placówkami dyplomatycznymi. Już o szczegółach dalszych nie powiem, ale ty wiesz, o które te szczegóły chodzi. Janek już mówił o pewnych rzeczach, że wam poginęło wtedy kilkanaście różnych takich rzeczy z Agencji Wywiadu, a to chyba tego więcej jest. A do tego, żeby to się działo, potrzebne są jednak placówki A dyplomatyczne. jeżeli A Sikorski wam nie da. 20 grudnia, drodzy Państwo, oczekujemy tego, że będzie ogłoszenie skazania. Tak więc, Maciek, gdybyś to oglądał po 20 grudnia, to nie martw się, Duda pewnie cię ułaskawi. Chyba, żeby nie ułaskawił, jak twierdzi Tomek. Popłacz się jeszcze raz, pisz, ty masz prawo, pisz, łzy pomagają. Ale na pewno naszym zdaniem, jeżeli to wszystko pójdzie. To mówmy się, jesteście winni jak 110. Mało tego, naprawdę ten wyrok 3 lat więzienia czy 4, jeżeli prośba zostanie oskarżycieli posiłkowych wysłuchana, to i tak jest nic stosownego do tego, co Trzeba zrobiliście. było brać od Łączewskiego stosowanie w rękę. No to trójka to ten. No, szanowni Państwo, Trójka to nie wyrok. do zobaczenia.